i będąc zdesperowana, mając już naprawdę dość tego, w czym tkwię, zawołałam do Boga, zawołałam do Jezusa. Powiedziałam: Jezus, jeśli Ty jesteś naprawdę, to ja chcę, żebyś Ty zrobił coś z moim życiem. Ja chcę, żebyś mnie uratował. Ja chcę poznać prawdę. Ja chcę wiedzieć, kim ja jestem, po co ja tutaj żyję. Ja nie chcę już się tak bujać od jednego towarzystwa do drugiego i nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. Ja nawet nie wiem, kim jestem. To jest moja historia. Każdy z nas ma inną. Ja zawołałam i dostałam odpowiedź. W jednej chwili w moim duchu pojawiła się pewność, że Jezus Chrystus to jest żywy Bóg. W jednej chwili pojawiła się pewność tego, że ja jestem od Niego oddzielona i że to jest błąd. To jest śmiertelny błąd. Śmiertelnym błędem człowieka jest to, że jest oddzielony od Boga. Nie przez to, co robisz. Nie przez twoje, nie wiem, świństwa, które wyrządziłeś komuś. Nie przez autodestrukcyjne zachowania. Nie przez te wszystkie rzeczy, które normalnie nazywa się grzechem. Nie. Nie przez to jesteś oddzielona od Boga. Jesteś oddzielony z defaultu. Od razu, rodząc się tutaj na ziemi, rodzisz się w oddzieleniu i tu na ziemi żyjesz. Tylko dlatego, żeby móc się pojednać z Bogiem i wreszcie ożyć. To, co znasz dzisiaj, do tej pory, to nie jest życie, to jest biologiczne przeżywanie od piątku do piątku. Jesteś w 1/3 martwy. W twoim duchu jest egocentryzm. Kręcisz się wokół własnej osi i wiesz o tym. Jakbyś się pięknie nie chciał zaprezentować na zewnątrz jako szlachetna osoba, to wiesz, że w środku masz zgniliznę, to wiesz, że w środku masz czarną dziurę, która cię ściąga w dół, to wiesz, że w środku jesteś niezaspokojony, nie ma w tobie źródła życia, nie ma w tobie miłości. Wiesz o tym. I oczywiście człowiek jest mistrzem tego, żeby się prezentować dobrze na zewnątrz. Ja byłam mistrzynią kamuflażu, ale co z tego, jak sama ze sobą, kiedy zostawałam sama ze sobą, to ja wiedziałam, co ja mam w środku. Ja wiedziałam. I żadne kolejne zakupy, i żadna kolejna impreza, i żaden kolejny przyjaciel nie pomagał mi pod ratowaniu swojego własnego wizerunku we własnych oczach. Słuchajcie, tak właśnie żyje ten świat. Tak żyje każdy człowiek, który jest oddzielony od Boga. I w momencie, kiedy ja rzeczywiście zmierzyłam się z tą pustką w sobie i uznałam to za błąd i z desperacji zawołałam do Boga, który jest, okazało się, że On jest, to On mi odpowiedział. I to nie było jakieś jednorazowe uniesienie emocjonalne. To było spotkanie z żywym Bogiem, które odmieniło moje życie. To się stało 21 lat temu. I dzisiaj dlatego wychodzę co piątek w to miejsce i głoszę Ewangelię. Nie dlatego, że nie mam co robić. Mam spełnione życie. Żyję w mocy Ducha Świętego. Uzdrawiam chorych. Uwalniam od demonów. Wskrzeszam z martwych. Mojemu życiu towarzyszy moc z nieba. I głoszę Ewangelię, głoszę prostą, dobrą wiadomość dla człowieka, że każdy, jeśli dzisiaj zawołasz do tego Boga w realny sposób, jeśli potraktujesz Go jak osobę, to będziesz zbawiony, On ci się objawi, będziesz mógł w realny sposób skonfrontować się z tym, że On jest i wtedy nie będzie dla ciebie w ogóle żadnego ale, żeby Go przyjąć do swojego życia. Ja nie miałam żadnych wątpliwości. Kiedy ja zostałam przekonana o tym, że On jest, nie miałam żadnych wątpliwości, czy ja Go chcę zaprosić, czy nie. Ja Go chciałam zaprosić do swojego życia, bo to była jedyna opcja na to, żeby w ogóle żyć. Jak zostałam przekonana o tym, że ja jestem aktualnie w śmierci, będąc oddzielona od życia, od Boga, który jest życiem, jesteś w śmierci, w sferze śmierci, w sferze upadku. Diabeł może dotykać twojego życia jak chce, jak tylko chce. Może pociągać cię za niewidzialne sznurki. Te wszystkie rzeczy, które szarpią twoim życiem, które nie przeszkadzają ci w podejmowaniu realnych decyzji. To są demoniczne siły, które wpływają na twoje życie, na twoją psychikę. Psychę to dusza.
Psyche to dusza, archaicznie nazywa się dusza, ale twoja psychika jest wieczna i musisz o nią tutaj zadbać. Jeśli tu na ziemi nie podejmiesz decyzji o tym, żeby się uratować, żeby chwycić Boga, to po prostu pójdziesz w wieczność z tym, co dzisiaj masz w środku siebie. Pójdziesz w wieczność z tą pustką i niepewnością. Potraktuj poważnie te słowa. Każdy z was niech potraktuje poważnie te słowa, bo jest coś więcej. Jest coś więcej niż to, co widzisz, niż to, co słyszysz, niż to, co, czego doświadczasz. Jest coś więcej, jest coś więcej. To pokolenie, które teraz jest, nazywa się pokoleniem Z. X, Y, Z. Nie ma nic więcej. Jezus powraca. Słuchajcie, Jezus powraca. Powraca Jezus tutaj, bo ono powraca po swoich, po tych, którzy się narodzili z Bożego Ducha. Czy jesteś narodzony? Czy jesteś? Czy znasz realnie Boga? Czy jesteś uratowany? Możesz dzisiaj być uratowany, jeśli przyjmiesz te słowa. To jest prosta Ewangelia. Nie trzeba nic robić, nie trzeba zasługiwać, nie dasz rady zasłużyć, bo czym możesz zmienić swój egocentryzm na coś innego? A ja zostałam wymieniona od środka. Ta część, która jest uszkodzona w człowieku, ten duch, który jest egocentryczny, to jest uszkodzony duch. On nie działa prawidłowo. Trochę szczątkowo działa tam intuicja, szczątkowo tam działa sumienie, ale przestrzeń relacji z Bogiem jest zupełnie uszkodzona, absolutnie uszkodzona. To jest egocentryczny duch, który jest zapatrzony w siebie i roztrzęsiony o własny tyłek. Nie jesteś powołany do tego, żeby żyć w lęku. Nie jesteś powołany do tego, żeby żyć w niepewności. Nie jesteś powołany do tego, ale musisz dać się wypełnić Bożym Duchem. W ogóle o to chodzi w Ewangelii. Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł na krzyżu po to, żeby przetrzeć każdemu człowiekowi drogę. Żebyś ty mógł dzisiaj przyjąć Jego Ducha do swojego wnętrza. Żebyś mógł odrodzić się wewnętrznie. Żaden grzech, popularnie zwany grzechem, nie oddziela cię od Boga. Nic nie oddziela cię od Boga oprócz twojej decyzji, oprócz twojego uporu. To jest głupie. To jest głupie, że człowiek trzyma kurczowo to, co ma, co myśli, że ma, tą swoją niemoc i nie otwiera ręki po to, co Bóg ma dla niego, a On ma pełnię życia dla ciebie. On nie chce cię potępić. Jezus przyszedł na tą ziemię nie po to, żeby potępić, ale żeby podnieść człowieka, podnieść ponad śmierć, podnieść ponad śmierć. On zmartwychwstał i chce cię wyciągnąć ponad śmierć. Stare zostanie oddzielone z grubą kreską. Cokolwiek masz na sumieniu, to zostanie oddzielone grubą kreską. Ja zamordowałam swoje dziecko, to zostało mi przebaczone, oddzielone grubą kreską, ponieważ ja powstałam z martwych, jestem nową osobą. To mnie nie oskarża. Jestem wolna od poczucia winy, wolna od potępienia, wolna od poniżenia, wolna od lęku, wolna od niepewności. Ten świat, słuchajcie, jest jak grząskie piaski. Coraz bardziej się zmienia, wszystko jest niepewne. Pokolenie Z to jest pokolenie, które jest wychowane w niepewności. W niepewności. Nic nie jest tutaj pewne. Wszystko się zmienia bardzo szybko i wszystko nie daje nadziei na lepsze jutro. Ale jest jedna pewna rzecz. Pewna rzecz to jest skała. Jeżeli staniesz na tym słowie, które ja ci mówię, jeżeli uczepisz się tego, jeśli wypróbujesz tego, że Bóg jest, jeśli zawołasz do Niego, to będziesz pewny. Przede wszystkim będziesz pewny tego, że jesteś zbawiony. I będziesz miał podstawę prawdy w swoim życiu. Będziesz wiedział, co jest prawdziwe, a co nie. To jest najcenniejsza rzecz. Każdy inwestor ci powie, że gdyby wiedział, co poleci w górę, a co spadnie, co jest naprawdę, co tam się naprawdę dzieje, to dałby wszystko za taką informację. Rozumiesz? Źle jest zainwestować błędnie swoje życie. Poniesiesz stratę, jeśli zainwestujesz życie w to, co się tutaj chwieje, w te lotne piaski. Poniesiesz stratę, jeśli będziesz się opierał tylko na tym, co widzisz i słyszysz i czujesz. Poniesiesz stratę. Można i wyłącznie
wtedy zyskać, jeśli oprzesz się na czymś pewnym, a pewny jest Bóg, pewny jest Jezus Chrystus. Ja to sprawdziłam. Nie chcę, żebyś mi wierzył na słowo. Ja chcę, żebyś sprawdził to. Sprawdź to. Sprawdź to. Pokonaj to głupie uczucie, że zawołasz i nikt nie odpowie. Niech ci nie będzie głupio przed samym sobą. Niech ci nie będzie głupio przed samym sobą, że spróbujesz. Zawołaj z głębi serca. Daję ci stuprocentową gwarancję tego, że jeśli zawołasz z głębi serca do Boga, to On ci odpowie, bo On jest. On jest. Poświęcam te piątkowe wieczory, żeby powiedzieć ci, że On jest. Jezus jest. Jest zbawienie, jest ratunek do ciebie. Możesz być uratowany przed samym sobą, przed swoimi autodestrukcyjnymi zachowaniami, przed tymi wszystkimi presjami, które działają na twoje życie. Możesz być zbawiony przede wszystkim, możesz iść do nieba. Możesz już teraz mieć pewność tego, że staniesz się Bożym dzieckiem, jeśli przyjmiesz to, jeśli narodzisz się na nowo z Bożego Ducha.